pamiętam, jak Mariusz Szczygieł mówi, nie, nie, nie rób tego, nie rób tego. Była informacja, że wieloryb pływa w Wiśle i były zdjęcia. Czyli jak tak. widzimy duży, rozległy tekst na 3-4 strony, to gazecie, już się pomijamy. Tarczy, no, że przeczytam 4 kropeczki, idziemy dalej. Potrafię siedzieć 4 godziny i myśleć na tym pierwszym zdaniu, bo bez tego pierwszego zdania faktycznie nie pójdę dalej. Ludzie wybierają dziennikarstwo, myślą sobie, a pójdę na dziennikarstwo, no bo tam właściwie jest wszystko i nic. Jeżeli pomyślimy sobie, że do jednego programu wchodzi 12 tematów, no to ja musiałem mieć przygotowane 24 tematy. Te krótkie tekściki na Instagramie, no już nie do końca będą dla użytkowników tak fajne. Oni jednak będą skręcać w kierunku już takiego storytellingu. Ludzie właściwie nie wiedzą, jak te media działają, jak one są skonstruowane. Piotr, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Marketing Masterclass. Jest mi niezmiernie miło gościć Ciebie w naszym podcaście, w tym konkretnym odcinku. Na samym początku zawsze proszę gościa, żeby przedstawił się swoimi słowami, tak aby społeczność mogła zrozumieć bardziej, kim jesteś, czym się zajmujesz. A więc już teraz zapraszam Ciebie, aby się tutaj z nami przywitać i od razu przejść do historii o Tobie. Dzień dobry, dzięki wielkie za zaproszenie. To tak zaczynając, w ogóle jeżeli chodzi o określenie masterclass, to określenie onieśmielające. Nie czuję się tutaj jako jakiś wielki ekspert, ale bardzo mi miło gościć w Twoim formacie podcastowym. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o zadawanie tego typu pytań, żeby się przedstawić, no to muszę powiedzieć, że jestem trochę nieśmiały. Nie wiem nigdy, co o sobie mówić. Mogę powiedzieć skrótowo. Dziennikarz, reporter, scenarzysta, no i chyba tyle. To całe szczęście, że ja Ciebie przedstawiłam szerzej w naszej zajawce do podcastu i oczywiście tutaj słuchacze teraz wiedzą, że no skromność jest jedną z Twoich cech, ale oczywiście tutaj w podcaście ja zawsze wyciągam i pokazuję no ogromne doświadczenie każdego z gości. A tutaj, wiesz, jak się patrzy na Twoje bio, na Twoje osiągnięcia, no to naprawdę można powiedzieć wow i chcemy od Ciebie wyciągnąć kilka informacji, dowiedzieć się z Twojego doświadczenia. Kilka rzeczy oczywiście tutaj będę też Ciebie pytać, bo pojawiają się takie, wiesz, nazwy jak Google News, pojawiają się takie nazwy jak TVN, czy konkretnie Dzień Dobry TVN, pojawiają się nazwiska, które gdzieś tam znamy z pierwszych stron gazet i telewizji, z którymi miałeś okazję współpracować i to przez długi czas, no bo w TVN-ie byłeś wydawcą przez 11 lat i może od tego zacznijmy jakoś tak chronologicznie, jakoś tak, wiesz, od tamtej strony. Takie najpierw pytanie, wiesz, po prostu o Ciebie, że w momencie, kiedy przechodzisz do jakiegoś kolejnego etapu w swoim życiu, zamykasz jeden rozdział, ty zamknąłeś rozdział Dzień Dobry TVN po 11 latach, powiedz mi, jak się odnalazłeś w tych nowych projektach, a można powiedzieć na swoim, wiesz, w innej przestrzeni, co było dla Ciebie wyzwaniem, a może przyszło to Tobie po prostu mega prosto i od razu wskoczyłeś do innych projektów i czułeś się jak ryba w wodzie? Długie pytanie. Uwielbiam to, bo sam takie zadaję rozmówcom. Oni często zwracają uwagę mi właśnie na to, że moje pytania są bardzo rozbudowane. Zaczynając od samego początku, jeżeli chciałabyś się skupić na tym etapie TVN-u, to tak, rzeczywiście pracowałem w TVN-ie przez długi czas. Właściwie, no bo tutaj należałoby trochę zrobić taki być może wstęp o mediach, bo nie każdy może wiedzieć o tym, że jednak kondycja mediów w Europie Środkowo-Wschodniej różni się nieco od tego, jak to wygląda w świecie zachodnim. Znaczy się, musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo dziennikarzy jednak nie pracuje dzisiaj w takiej formie pełnoetatowej, jest bardzo dużo freelancerów na naszym rynku, rotacja jest bardzo duża w redakcjach. No, drodzy Państwo, jeżeli chodzi w ogóle o świat telewizji, to jest jeszcze bańka w bańce, jeżeli mogę się tak wyrazić, dlatego że telewizja kocha ludzi młodych, pełnych energii, takich świeżych, z pomysłami. No,
No jest takich dużo, dużo ludzi. Starsze osoby, szczególnie w świecie telewizji, no właściwie nie występują. Są takimi dinozaurami, które czasami można gdzieś tam podejrzeć, ale rzeczywiście tych ludzi jest mało. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ta praca jest bardzo, znaczy wymaga dużo poświęcenia. Jeżeli człowiek już ma rodzinę, dzieci, trochę dojrzewa, chce trochę więcej czasu spędzać z rodziną albo po prostu skupić się na sobie, no to nie ma takiej możliwości. I no ja akurat jestem tą osobą, która miała już sprecyzowany pomysł na siebie w wieku 17-18 lat. Pamiętam, że byłem jeszcze w liceum, miałem pierwsze doświadczenia dziennikarskie. No i dla mnie to dziennikarstwo było jakby taką naturalną formą rozwoju, dlatego że gdzieś tam zawsze było mi blisko do tego świata artystycznego. Nigdy o tym nie mówię, ale myślałem kiedyś o szkole plastycznej, bo bardzo, bardzo to lubię. I rzeczywiście w domu moich rodziców wiszą może nieco nieporadnie, ale jednak malowane obrazy przeze mnie, czy jakieś różne elementy takie, wow. takie plastyczne, tak? Więc wówczas sobie pomyślałem o tym, że może ten kierunek taki typowo artystyczny ASP to nie jest ten kierunek, ale zawsze też lubiłem pisanie. Uwielbiałem język polski, uwielbiałem pisać opowiadania, opracowania. Koledzy prosili mnie o pisanie wypracowań. No więc to dziennikarstwo niejako po prostu samo do mnie przyszło. I rzeczywiście jak już myślałem o studiach, trafiłem na Uniwersytet Warszawski, na dziennikarstwo, no to dla mnie to dziennikarstwo było też, dziennikarstwo jest w ogóle kierunkiem bardzo obleganym i często ludzie wybierają dziennikarstwo, bo myślą sobie, a pójdę na dziennikarstwo, no bo tam właściwie jest wszystko i nic, no to nie będę musiał tak dużo czasu poświęcać, prawda, na to dziennikarstwo, będę mógł robić jeszcze jakieś inne rzeczy. To też było moim celem, bo wiedziałem, jak jest na dziennikarstwie. Zresztą duże gwiazdy, Kuba Bojewódzki, pamiętam, jak się negatywnie odnosił do dziennikarstwa, ale też dużo różnych innych dziennikarzy, że jeżeli chcesz być dziennikarzem, nie idź na dziennikarstwo. No ja się z tym nie zgodzę. Nie zgodzę się dlatego, że to dziennikarstwo jednak jak ma się ten cel, daje tą możliwość pracy zawodowej. No i ja rzeczywiście na studiach już intensywnie pracowałem. Zaczynałem od redakcji branżowego miesięcznika Press, gdzie właściwie pisałem pierwsze większe teksty. Byłem też researcherem, sprawdzałem teksty innych dziennikarzy, czyli taka robota researcherska, ale zwracam na to uwagę, bo dzisiaj jeszcze do tego wrócę, dlaczego akurat ten research w dziennikarstwie jest taki ważny, dlaczego ten research mi się w ogóle w życiu przydał. No i właściwie, kiedy już zaczynałem nabierać takiego doświadczenia dziennikarskiego, no to w pewnym momencie trafiłem do Onetu. Onet był wówczas w grupie TVN, czyli jakby firmy były ze sobą połączone. Tak. Dla niektórych też może być to zaskoczenie. No i wówczas faktycznie pracowałem przy takim projekcie Onet TV. I to był moment, w którym właściwie multimedia w Polsce startowały. Mm-hmm. Dzisiaj właściwie wszyscy korzystamy z tych multimediów w takiej formie, nawet się nie zastanawiamy, jak to wyglądało. Ja pamiętam te początki, bo produkowałem pierwsze takie programy internetowe. No może dzisiaj to brzmieć dość śmiesznie, ale no, pamiętam, że niektóre odcinki, które nagrywaliśmy na przykład z Ryszardem Czajkowskim, takim podróżnikiem, niektórzy mogą też go pamiętać, taki pan z siwymi włosami, długą białą brodą, wiele lat występował w TVP, no te nasze odcinki miały ponad godzinę, prawda, no do internetu, kiedy ta koncentracja jest na tak niskim poziomie, prawda, dość dziwne. No pamiętam, że pracowałem też z świętej pamięci Grzegorzem Jecugowem, jeszcze z kilkoma innymi dziennikarzami, więc zacząłem się stykać z takimi tuzami dziennikarskimi, zacząłem się w tym środowisku obracać i dla mnie to było rzeczywiście coś niewiarygodnego, bo sam pamiętam, kiedy patrzyłem trochę innym okiem na to dziennikarstwo, widziałem takie mocne dziennikarskie nazwiska, a za chwilę mogłem z tymi ludźmi współpracować, prawda? Oni się zwracali do mnie po imieniu, nie ma w świecie mediów też barier, więc takich na zasadzie, no, szanowny panie redaktorze, albo tam panie prezesie, panie dyrektorze, tylko wszyscy są do siebie po imieniu. No i tak trafiłem właściwie do TVN-u. No i w TVN-ie to już właściwie to wszystko szło tak szybko, że najpierw zajmowałem się jakimiś tam elementami, później przeskoczyłem
bo pracowałem też TVN Warszawa, później realizowałem w 2010 roku taki program popołudniowy, myślę, że niektórzy mogą pamiętać, Między kuchnią a salonem, ale ten program szybko zdjęto, to była taki Dzień Dobry TVN, tylko że po południu. No i później naturalnie znalazłem się w Dzień Dobry TVN w związku z podobieństwem pomiędzy formatami i w tym Dzień Dobry TVN już właściwie zostałem, chociaż po drodze robiłem też różne inne formaty, pracując właśnie jako scenarzysta, czy jako reporter, czy jako dokumentalista, czy jako wydawca, tak jak tutaj zaznaczam, więc tych szczebli rzeczywiście było dużo. Poruszyłeś kilka tematów, ja sobie tutaj robiłam też notatki, o co chcę Cię dalej zapytać, bo poruszyłeś kilka ważnych tematów, które są bardzo ważne dla tej społeczności Marketing Masterclass. Tylko nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, teraz się nad tym zastanawiam. Do końca nie. Do końca nie odpowiedziałeś, ale... Możesz mi je przypomnieć, więc spróbuję to jeszcze odpowiedzieć, drugi wstęp. Tak, chodziło o to właśnie, co jak się odnalazłeś po czasie TVN-u, czyli jak byłeś w TVN-ie, wiesz, tak długo i jak zakończyłeś ten etap, to jak ty po prostu sobie gdzieś tam poukładałeś w głowie i wiesz, i przeszedłeś dalej, czy ten moment zmiany, bo często dla ludzi trudna jest zmiana, trzymają się czegoś, wiesz, że no tu fajnie albo średnio, ale mam i ten moment zmiany dla wielu osób jest wyzwaniem, więc... No to rzeczywiście, tak, zrobiłem... Pytanie było o to. Zrobiłem długi wstęp, ale może to i dobrze, dlatego że teraz moja odpowiedź będzie pełniejsza, będzie można bardziej ją zrozumieć. No ten moment zmiany przyszedł, tak? Między innymi dlatego, że wcześniej już zrobiłem trochę takie wprowadzenie, że ten świat mediów i świat dziennikarstwa, a szczególnie świat telewizji bardzo mocno się zmienia. Kiedyś nie było Netflixów, nie było VOD, oglądalność spada, ze spadającą oglądalnością, jeżeli się siedzi w środku, jeżeli jest się wydawcą, może zrobię takie krótkie intro, kim jest wydawca. Wydawca jest po prostu takim szefem danego wydania. Ja akurat pracowałem przy wydaniach weekendowych Dzień Dobry TVN, więc byłem odpowiedzialny za pasmo weekendowe, czyli miałem do wypełnienia 6 godzin programu. No to jest, proszę Państwa, bardzo dużo. Jeżeli pomyślimy sobie, że do jednego programu wchodzi 12 tematów, no to ja musiałem mieć przygotowane 24 tematy do programu, które nie były powielane w codziennym Dzień Dobry TVN, ani żadnych innych mediach, czyli trzeba było myśleć nad tym, żeby to było jednak atrakcyjne dla odbiorców. To też jest tematyka lifestyle'owa, więc te tematy nie mogą być zbyt ciężkie, nie mogą być zbyt polityczne. No naprawdę to się wydaje, że to jest prosty format, ale do zrobienia to nie jest prosty format. No i rosnące problemy takie rynkowe, medialne spowodowały też, że stacjom telewizyjnym po prostu zaczęły spadać słupki oglądalności, więc zaczęła się też presja w redakcjach. Ja już miałem też trochę inny ogląd w ogóle na swoją pracę, na swój zawód i trochę mi zaczęło przeszkadzać to, że zamiast być dziennikarzem, a wcześniej wspominałem jednak, że od początku miałem w sobie taką dziennikarską duszę, staję się bardziej menedżerem mediów. Czyli zarządzam dużym zespołem, począwszy od momentu planowania, kiedy pracuję z dokumentalistami, którzy również myślą nad tematami. Ja później te tematy akceptuję. Zlecam tematy reporterom, czyli osobom, które wjeżdżają w Polskę i realizują materiały. Ja później te ich materiały kolauduję, prawda? Współpracy ze scenarzystami, którzy później piszą teksty prowadzącym, ale ten wstępny scenariusz robię też ja. Kwestie związane z produkcją, czyli jakimś zamawianiem ekip, jakimiś kwestiami technicznymi, jakimiś gadżetami do studia. Znaczy jakby było bardzo, bardzo dużo takich rzeczy też produkcyjnych. No i kończąc też na tym, że czasem zdarzało mi się chodzić na jakieś spotkania właśnie na przykład z jakimiś klientami albo z jakimiś osobami, które chciały nam zaproponować jakiś temat, więc tego dziennikarstwa było bardzo mało. Było bardzo mało i więcej właściwie czasu poświęcałem na tą organizację ludzi, organizację ekip, tego, żeby ten program dokończyć, ale też nie miałem na tyle dużo czasu, żeby na przykład, jak już zlecałem temat, żeby później od A do Z pilnować, co się tam dzieje, prawda? No, nie było to fizycznie możliwe w związku z 24 tematami na weekend, więc zaczęło mi trochę tego dziennikarstwa brakować. I to był ten moment zmiany. I to był ten moment zmiany, kiedy pomyślałem, że chciałbym w swoim życiu coś zmienić. Ja może też nadmienię, że przez cały ten okres mój zawodowy w
telewizji TVN. Ja cały czas współpracowałem z różnymi mediami, czyli nie porzuciłem nigdy pisania. Ja pisanie bardzo lubię i nigdy nie traktowałem tego tylko na zasadzie jakiegoś dodatkowego zarobku, tylko czasami nawet dla idei, czy dla fajnego tematu, czy dla chęci po prostu utrzymania tego stylu i wypracowywania tego stylu. Pisałem. I pomyślałem sobie w pewnym momencie, kurczę, brakuje mi tego dziennikarstwa i chciałbym wrócić do tego dziennikarstwa. Znaczy jakimś takim faktem poprzedzającym ten element było to, że kilkukrotnie chciałem dołączyć do, czy właściwie być studentem Polskiej Szkoły Reportażu przy Instytucie Reportażu, ale musiałem te plany też odkładać, dlatego że nie pozwalał mi na to czas, bo byłem bardzo zajętym człowiekiem telewizyjnym. No i w końcu stwierdziłem, nie, no muszę tam pójść. I rzeczywiście tego mi brakowało. To mi brakowało, bo trafiłem do fantastycznej ekipy wykładowców, ale też studentów Polskiej Szkoły Reportażu i w końcu miałem to środowisko, w którym mogę porozmawiać o reportażu, o mediach, o tematach, o emocjach i to na takim wysokim, merytorycznym poziomie. I to mi otworzyło, i to mi dodało odwagi. Ja pamiętam jedne z pierwszych zajęć, kiedy powiedziałem coś takiego, że ja tutaj przychodzę, bo chciałbym trochę tak spróbować jeszcze podszkolić swój warsztat, bo myślę o tym, żeby zrezygnować z telewizji. Pamiętam, jak Mariusz Szczygieł mówi, nie rób tego. Człowiek, który sam dużo mówi o tym, że zrezygnował z telewizji. Ja się z Mariuszem oczywiście znam i znałem wcześniej, ale no tak, no, to był ten moment. No i oczywiście później jakoś doszło do tego momentu, że ta zmiana we mnie tak wzrastała, dodawałem sam sobie odwagi, że kurczę, to już jest chyba ten moment, że ja już się do tego świata telewizji nie do końca nadaję, że za mało dla mnie tam jest tego dziennikarstwa w dziennikarstwie, po prostu. I faktycznie po drodze akurat wydarzyło się jeszcze to, że wymyśliłem swój taki projekt medialny. Nie wiem, czy będziesz o to pytała, może to będzie jakieś kolejne pytanie, ale tak. Rzeczywiście jakimś takim sporym kopniakiem też było to, że wymyśliłem Media Leaders. I to mi bardzo pomogło podjąć tą decyzję. Ale to może, czym to jest i jak to się wydarzyło, to opowiem troszeczkę później. Dokładnie, no też z tej twojej historii tutaj taki wniosek i wyciągam i dla siebie i dla naszych słuchaczy, no, że w momencie zmiany dobrze jest mieć wizję tego, co chcemy zrobić dalej i coś, co nas ciągnie do tego, co będzie w przyszłości. Więc wizja i u ciebie takie fajne przygotowanie, no bo też w ogóle właśnie podjęcie jeszcze współpracy i dołączenie tutaj do tej szkoły, tak, reporterskiej, tak można by to nazwać, mega. Bardzo fajnie, że cały czas się rozwijasz, no i pewnie też dlatego, co tworzysz takie genialne projekty, o których też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Chciałabym jeszcze tutaj, wiesz, wyciągnąć dwie takie rzeczy, bo wspomniałeś o bardzo ważnym temacie w ogóle sprawdzania faktów, czyli pojawiło się takie słowo jak research, czyli sprawdzanie, wyszukiwanie informacji. I tutaj od razu mi się, wiesz, to łączy z Google News Lab, z miejscem, gdzie jesteś trenerem, szkoleniowcem, a jak na twojej stronie jesteś teaching fellow, bardzo mi się podoba to określenie, a więc super. Więc może jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o tym, czyli jak ważne jest z jednej strony w dziennikarstwie, a tutaj też dla społeczności Marketing Masterclass, to są, wiesz, osoby, które my też piszemy swoje teksty, my nie jesteśmy dziennikarzami z krwi i kości, natomiast my piszemy różnego rodzaju teksty do mediów społecznościowych, na nasze blogi, czyli jesteśmy takimi dziennikarzami amatorami, tak bym to określiła.
I nawet w każdej naszej wypowiedzi, czy idziemy gdzieś właśnie do jakiegoś podcastu, czy na jakiś Facebook Live, czy coś piszemy, no, dzielimy się jakiegoś rodzaju informacjami, więc to jest coś, co nas dotyka bezpośrednio. Ale też jesteśmy odbiorcami mediów, czyli odbiorcami mediów to, co tworzą dla nas dziennikarze, tak? A ty tutaj bezpośrednio ich szkolisz i doskonale wiesz, jaka jest kondycja informacji przekazywanej w różnego rodzaju mediach. Więc jakbyś mógł powiedzieć, po pierwsze, czym dla ciebie jest i jak ważne dla ciebie jest robienie dobrego researchu, no i jak go robić, jak ty uczysz dziennikarzy go robić. Zacznę jeszcze może od takiego samego, znaczy nawiążę do tego, co powiedziałaś. Powiedziałaś jeszcze o tej zmianie. Ja myślę, że gdybym miał tutaj poradzić naszym słuchaczom, jak takiej zmiany dokonać, no to przede wszystkim nie bać się ryzykować, tak? Ja myślę, że to ryzyko się opłaca, ale jak je zminimalizować? No, często ja słyszę coś takiego, że nie pójdę gdzieś na staż, bo jest bezpłatny, bo dają mi tylko 600 zł, prawda? Ale proszę Państwa, należy to potraktować trochę jako taką drogę do sprawdzenia się, czy moglibyśmy. Na przykład, nie wiem, no, pomyślmy, gdybyśmy tak hipotetycznie tutaj sobie dzisiaj wywnioskowali, że chciałbym być weterynarzem albo chciałbym po prostu pracować ze zwierzętami. No to spróbowałbym znaleźć jakąś klinikę, w której na taki staż mógłbym się zatrudnić albo na przykład na wakacje mógłbym popracować z nimi przez 2 tygodnie i zobaczyć, jak taka klinika funkcjonuje, tak? Czy są klienci, bo być może mógłbym sobie za jakiś czas otworzyć swoją i zatrudnić profesjonalnych jakby tutaj lekarzy, no bo ja tych studiów faktycznie bym nie miał, prawda? Podejrzeć, jak to jest, czy rzeczywiście tych klientów jest dużo, mało, czy faktycznie mi się ta praca ze zwierzętami podoba, czyli niekoniecznie już tylko próbować myśleć o tym, a muszę zdobyć jakąś wiedzę, tylko obserwować wszystko to, co jest dookoła. To też jest jakiś taki element, myślę, że życiowego researchu. Więc warto to ryzykować. Jeżeli chcemy to ryzyko zminimalizować, to warto się po prostu przetestować w taki sposób, żeby trochę pooglądać, czy nam to pasuje, czy nam nie pasuje, jak my się w tym czujemy. No jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli tutaj research, no to nie bez przyczyny wspominam o tym na samym początku, bo ja myślę, że bardzo mocno mnie to też ukształtowało, że w pierwszej redakcji było takie ciśnienie na ten research. I rzeczywiście press przez wiele, wiele lat był uznany za to miejsce, w którym te teksty są bardzo fachowe, bardzo analityczne, nie pojawiają się tam różne kaczki dziennikarskie, błędy, bo te teksty były rzeczywiście bardzo mocno weryfikowane. No ja pamiętam, że sprawdzałem teksty różnych dziennikarzy, począwszy od nazwisk, liczb, które się pojawiały, prawda, czyli to było taki double check albo nawet jeszcze dalej, czyli weryfikowaliśmy to, żeby rzeczywiście nie było żadnego przejęzyczenia ani żadnej złej informacji takiej podanej, nieprawdziwej. No to jak dzisiaj to wygląda, to wszyscy widzimy, jak zresztą pandemia też nam pokazała, jaki jest ogromny problem dzisiaj z fake newsami, z fałszywymi informacjami. I cały czas obserwujemy to, co się dzieje. No, kiedyś było tak, że ludzie słysząc to, czy słysząc to, co najpierw było w radiu, później, czy najpierw w prasie czytając, tak, później w radiu, później w telewizji, brali to za pewnik, czyli informacja, która się pojawia w mediach jest sprawdzona, jest pewna, jest zweryfikowana, no, trzeba im wierzyć, prawda? Pamiętamy wszyscy pewnie taki tekst z Faktu, w którym była informacja, że wieloryb pływa w Wiśle i były zdjęcia, prawda? Oczywiście to wszystko było sfingowane, chodziło o sprzedaż, ale jednak taki tekst powstał. No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego researchu. Dzisiaj mamy problem z social mediami. Znaczy, tak jak kiedyś traktowano tradycyjne media, tak dzisiaj traktowane są social media, że aha, no media kłamią, to na pewno tutaj od użytkowników internetowych, na jakichś forach internetowych, grupach dyskusyjnych albo pod komentarzami, no to ja wyciągam dla siebie właśnie tą wiedzę, tą taką wiedzę insajderską mocno, prawda? Czyli to tu jest prawda, a nie w tych mediach. No proszę Państwa, otóż nie. Znaczy, tutaj wpadamy w pewną taką bańkę informacyjną i dziennikarze też nią wpadają. A dzisiaj siłą rzeczy media dzisiaj funkcjonują na tej zasadzie, że ta praca w redakcjach jest ultra szybka. Portale horyzontalne się tak porozrastały, że dzisiaj już nawet nie należy mówić o tym, że w wielu redakcjach są dziennikarze, tylko są media workerzy. Kim są media workerzy? To są właśnie takie osoby, które najczęściej bazują na jakichś depeszach, na jakichś informacjach prasowych, oni je trochę przetwarzają, piszą, no ale siłą rzeczy nie można napisać dziennie 5 dobrych tekstów na portal, absolutnie zweryfikowanych.
No i to rodzi pewien problem, bo dzisiaj mamy na głównej stronie portalu X informację o tym, że amerykańscy naukowcy powiedzieli, że coś działa, a jutro, że ci amerykańscy naukowcy mówią, że coś nie działa, czyli teksty się wykluczają. Takie sytuacje myślę, że sami obserwujemy dość często. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego researchu, czyli jak jest to istotne jednak, żeby szukać miejsc, w których jest to jakościowe dziennikarstwo. No i jeżeli chodzi o Google News Lab, Google News Initiative, jest to komórka Google, która zajmuje się takiej pomocy w tym, żeby zbudować taką lepszą kondycję dla dziennikarstwa w przyszłości. No to jest kilka filarów, jednym z nich jest właśnie, są takie szkolenia, jakie prowadzę, czyli ja rzeczywiście jestem w Google News Lab odpowiedzialny w Europie Środkowo-Wschodniej za szkolenie dziennikarzy z tych takich nowych mediów, z fact-checkingu, z tego, jak używać w dziennikarskiej pracy różnych narzędzi, chociażby właśnie do weryfikowania informacji, ale ten obszar jest oczywiście bardzo szeroki, więc to nie tylko narzędzia Google, ale też różne inne narzędzia przydatne po prostu w dziennikarskiej pracy, na przykład jak robić lepszy research. I oczywiście nie jestem jedyną osobą w Google, która się zajmuje tego typu kwestiami. Jesteśmy podzieleni na kilkanaście krajów, takich osób jak ja jest kilkanaście. W Polsce rzeczywiście od Google News Initiative, Google News Lab jest obecny od paru lat. Pierwszą osobą, która była na takim stanowisku, była Beata Biel, która dzisiaj jest szefową w TVN24. Był Daniel Rząsa, redaktor naczelny 300 Gospodarka, był Marek Miller. No jestem teraz ja. No i rzeczywiście udało mi się przeszkolić dużą liczbę dziennikarzy, idącą już właściwie w tysiące w tym naszym regionie. I myślę, że to jest o tyle fajna praca, że faktycznie ja widzę to po szkoleniach, że dziennikarze po prostu nie mają też dzisiaj gdzie się uczyć, tak? Ja jeszcze byłem trochę, mogę powiedzieć, jedną nogą w tym świecie, gdzie była instytucja mistrz uczeń. Dzisiaj wielu dziennikarzy niestety nie ma tej szansy, tak. przez tą szybkość przetwarzania informacji. I wydaje mi się, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, żeby ci, szczególnie młodzi ludzie, młodzi adepci dziennikarstwa, mieli szansę się dowiedzieć czegoś, jak, nie wiem, jak właśnie szybko weryfikować pewne informacje, jak robić sobie research, jak ułatwiać sobie w ogóle tą dziennikarską pracę, no bo dzisiaj właściwie narzędzia Google'a, jak wyszukiwarka Google'a, czy internet, czy portale społecznościowe są też takim podstawowym narzędziem pracy dziennikarza. To nie jest, prawda? To człowiek zwykły jest pierwszy na miejscu i on jest takim a la reporterem, który dostarcza treści do tych zawodowych dziennikarzy oni na tej podstawie tworzą treści teraz właśnie. Wystarczy tweet na Twitterze, tak. czy kilka tweetów i mamy gotowy tekst, prawda? Więc rzeczywiście ta weryfikacja powinna być przeprowadzana, żeby się tutaj, i ten research jest właściwie, ja w ogóle uważam osobiście, że research jest podstawową kompetencją dziennikarza dzisiaj, tak? Czyli żeby jednak mieć to przekonanie, że tak jak tradycyjna szkoła mówi, że jednak musimy mieć jakąś informację sprawdzoną w kilku źródłach, nie w jednym, tak. Zanim coś podamy, to jednak czytamy, prawda? Fake news działają na emocjach. Czyli im bardziej podchwytliwy nagłówek, im tak. bardziej wyzwalające emocje, tym nie zastanawiamy się, podajemy to automatycznie dalej, prawda? Tak. No coś się wydarzyło, muszę podać tą informację dalej, przekazuję ją, nie myślę o tym, że być może tutaj podaję tą fałszywą informację. No i mamy mnóstwo takich przykładów, nawet znanych osób, które użyły na przykład do zobrazowania jakiegoś protestu, nie tego zdjęcia. To też jest już, to już nie jest informacja, tylko to jest jakaś manipulacja informacją, prawda? Więc nawet pod kątem zobrazowania jakichś materiałów też możemy się po prostu na to natknąć. I w tym roku pamiętam, że była taka popularna informacja dotycząca tego, że kobiety chyba przed II wojną światową nosiły, jak była epidemia hiszpanki, nosiły takie maseczki na twarzy, że to już było popularne tam w 1900
którymś. No. I no proszę Państwa, nie, no to był też fake news, bo to był element mody na Bałkanach, z tego co pamiętam, a nie było to związane w ogóle z dziedziną zdrowia. Pandemia. Dokładnie tak. I oczywiście świetną robotę robią takie portale fact-checkingowe, jak Konkret24, jak ekipa Stowarzyszenia Demagog, prawda? Mhm. Więc warto, na przykład, nie wiem, AFP ma też taki serwis, sprawdzam AFP.pl, więc też można czasem sobie tam zerknąć i przejrzeć, jak czasem dajemy się w tej bańce informacyjnej, social mediowej, wkręcić w tego. No to jest, to o tym wkręcaniu, to od razu mi się, wiesz, pojawia przed oczami taki bączek, który po prostu kręci się w kółko, albo pies, który próbuje złapać własny ogon, i to jest w ten sposób, że ktoś wrzuci informację w mediach społecznościowych, zaraz ta informacja jest przesyłana na WhatsAppach, w związku z tym my uważamy, zwykli ludzie, śmiertelnicy, no że właśnie jak coś jest przesłane nam tak underground, prawda, od tutaj znajomego, znajomego, znajomej, to, że jest bardziej prawdziwe, no właśnie, a tutaj jednak chodzi o weryfikację tych faktów, no bo informacja może rozprzestrzenić się bardzo szybko, szczególnie jeżeli jest jakaś taka nasycona emocjami, jakaś taka ważna, pilna, no to po prostu ludzie ślą to, nie zastanawiając się tak naprawdę, jakie mogą być dalej konsekwencje tego, myślę, że dalej ja myślę, że tak, absolutnie tak, i zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz związaną z tym, że dzisiaj, no można powiedzieć, że każdy jest dziennikarzem, tak. bo wystarczy wysłać zdjęcie, być na miejscu wydarzenia, jesteśmy jako obywatele, tak. czy jako społeczeństwo na miejscu szybciej niż profesjonalny dziennikarz. Tak. No i to też jest kwestia tego, że jednak możemy daną sytuację odbierać nieco inaczej niż jest w rzeczywistości, prawda? Mhm. Trochę jak w filmie, czyli akurat widzimy to z tej perspektywy, nie znając szerszego kontekstu. To samo dzieje się z ekspertami, czyli czasami pewien ekspert może być, nie wiem, jakoś zależny od jakiejś firmy, prawda, albo nie wiem, jest jakaś wypowiedź wyrwana z kontekstu. Znaczy dziennikarz przed publikacją zawsze to weryfikuje kilkustopniowo, prawda, próbuje gdzieś obejrzeć tą historię ze wszystkich stron. My jako obywatele, jeżeli jesteśmy świadkami jakiejś sytuacji albo chcemy świat o czymś poinformować, nie zawsze mamy tą wiedzę i na tym polega problem. Mhm. Myślę, że w tej chwili w kontekście dziennikarstwa akurat w naszym regionie jest rzeczywiście źle, ale jest też promyczek nadziei, bo coraz więcej pojawia się miejsc, w którym jest to dziennikarstwo jakościowe i tutaj trzeba nadmienić, że naprawdę, ja osobiście, nie wiem, lubię czytać pismo, lubię zaglądać na portal OKO.press, lubię na przykład magazyn wirtualnej Polski, czyli magazyn.wp.pl. W tych miejscach pojawiają się takie duże, rozległe teksty, w których naprawdę jest jakaś sytuacja tak mocno przeanalizowana dziennikarsko. To jest zupełnie inny tekst niż powiedzmy na głównej stronie onet.pl czy gazeta.pl, prawda? Warto takich miejsc poszukiwać, bo myślę, że przyzwyczajeni do tej szybkiej konsumpcji mediów oduczyliśmy się takiej koncentracji na tych materiałach. Czyli jak widzimy duży, rozległy tekst na 3-4 strony, to omijamy, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni, bo w Onecie na przykład mamy tekst i są 4 kropeczki, wystarczy, że przeczytamy 4 kropeczki, idziemy dalej. Ale to jest pewna pułapka, dlatego że później trudniej nam się skupić na reportażu, na dużym, rozległym reportażu, na książce, na jakimś tekście. I wyciągnąć swoje własne wnioski. Dokładnie też. Tak, a to o to chodzi właśnie, że jakby jeżeli czytamy, dobrze jest też ze sobą zestawiać te różne punkty widzenia. To tak. O to chodzi, żeby w social mediach algorytmy nam podpowiadają tylko jakby jedną drogę, prawda? A warto czasem ze sobą zostawiać nawet, kupić kilka tygodników opinii, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, tak. Żeby sobie samemu wyrobić tą opinię, żeby jakoś uruchomić sobie te procesy myślowe. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. I w kontekście też, tak jak mówisz, tutaj tej naszej społeczności, która będzie dzisiaj być może nas słuchać, no to
to jest właściwie taka, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym, bo po prostu to nam będzie tylko powodowało, że będziemy pisać lepiej i lepiej, tak? Jeżeli będziemy się mierzyć z różnymi stylami pisania, z różnymi informacjami, to jest też kwestia łączenia różnych faktów, prawda, tak. Później jak piszemy, używania pewnych słów, więc to wszystko rzeczywiście, to jest jak po prostu darmowa akademia. No właśnie. Czyli Chciałam czytać, też... czytać, przede wszystkim czytać. No właśnie, im więcej my czytamy, tym lepiej sami zresztą będziemy pisać, więc jeżeli ktoś chce też lepiej pisać, to powinien więcej czytać. Taka jest zasada, taka rzeczywiście. Zasada. Powiedz mi proszę, twoim zdaniem dwa, maks trzy elementy dobrze napisanego tekstu. Po czym ty rozpoznajesz albo weryfikujesz, oceniasz, że dany tekst jest dobrym tekstem. Co on musi dla ciebie mieć? Jakieś trzy elementy. Ja bym chyba wymienił nawet jeden element, czyli retorykę, po prostu. Czyli duża, jeżeli tutaj rozwinę swoją myśl, nie lubię artykułów i nie lubię tekstów, które oszukują czytelnika, szczególnie w internecie. To jest bardzo częste, dlatego że nagłówek czy lead jest chwytliwy, ale później okazuje się, że lead i nagłówek nie ma nic wspólnego z artykułem, który jest w środku, tak? Czyli czytamy, sobie myślimy, ale dałem się nabrać. I charakterystyka dobrego tekstu, ja uważam, że media to emocje. Ja to bardzo często powtarzam też czy na szkoleniach, czy na spotkaniach. I właściwie to jest rzecz, której nie potrafią też do końca zrozumieć PR-owcy. Ja może za chwilę też o tym opowiem, ale rzeczywiście, no, dobry tekst i emocje, jeżeli chcemy coś takiego mieć, no to proszę Państwa, przede wszystkim historia nas, ludzi, to po prostu poniesie każdy tekst. I czyli merytoryka to przede wszystkim teksty osadzone na jakichś historiach, tak, ze sprawdzonymi informacjami, ale też na przykład liczby, czyli ja akurat w tekstach też to lubię, tak, czyli czuję, że ten tekst jest merytoryczny, jeżeli są liczby, jeżeli są jakieś odniesienia do badań, jeżeli są odniesienia do jakichś raportów, jeżeli są jakieś komentarze ekspertów, jeżeli jest to jeszcze jakoś osadzone na jakiejś ludzkiej historii. Żeby tutaj tak bardziej zobrazować, no nie wiem, mamy przedsiębiorczynię, która musi sprzedać firmę w trakcie pandemii, bo już nie daje rady, prawda, w związku z kolejnymi lockdownami. No to można napisać, no przedsiębiorcy w Polsce mają tutaj takie i takie problemy, no rząd mówi to, przedsiębiorcy na protestach mówią to, no jak będzie, nie wiadomo, kropka. No ale gdybyśmy tą samą historię osadzili w ten sposób, że mielibyśmy historię pani Kasi z Zakopanego, która mierzy się z taką historią, gdybyśmy zrobili trochę wprowadzenie, jak to się stało, że ona znalazła się w tych kłopotach finansowych, jeżeli od tej historii wyszlibyśmy do trochę szerszej skali, pokazali, że w Polsce taki problem, jak ona ma około, nie wiem, na przykład 10, 20, 40, 50 tysięcy przedsiębiorców, że mierzą się z tym i z tym, dostali taką i taką dotację średnio, ale koszty ich prowadzenia działalności według jakichś sektorów są takie i takie, prawda? Byłoby więcej liczb, moglibyśmy jeszcze to porównać do tego, jak to wygląda na zachodzie. No i po przeczytaniu takiego tekstu, no bardzo dużo rzeczy już wiemy, tak? No, jesteśmy już w stanie tutaj się odnieść do tego, aha, czyli to nie są po prostu suche liczby, bo przede wszystkim ta pani zainwestowała przez ostatnie 10 lat 5 milionów złotych w swój hotel, no i faktycznie teraz jest na, jak straci ten biznes, no to go nie odbuduje, bo na przykład straci zdolność kredytową. To nie jest takie łatwe, więc szersza perspektywa, osadzenie tego wszystkiego na tych ludzkich historiach, na emocjach, dodatkowo eksperci, liczby, spowoduje nam, że ten tekst po prostu będzie merytoryczny. I ja myślę, że to jest najprostsza droga do tego, jak napisać merytoryczny tekst. Super. A jeżeli chodzi o właśnie to z tej perspektywy PR-owców, no to ja też o tym często mówię, dlatego że wcześniej nawiązywałem o tym w swoim projekcie Media Leaders. No właśnie o to chciałam cię też zapytać, żebyś powiedział, czym jest ten projekt i jaka jest jego intencja.
I być może niektórych zaskoczy, ale to tak jak wspominałem, to też był jeden z elementów, dla których zrezygnowałem z TVN-u, bo jako wydawca Dzień Dobry TVN dostawałem mnóstwo. Byłem aktywny na LinkedInie bardzo właściwie już długo. Niektórzy określają, że jestem najaktywniejszym dziennikarzem polskim na LinkedInie. Być może tak jest. nie znam konkurencji. Ale rzeczywiście ta responsywność i ta moja skrzynka działa tam dość dobrze. Jeżeli ktoś chce, dzisiaj będzie, nie wiem, jeżeli będzie słuchał tego podcastu, będzie chciał się do mnie odezwać, to bardzo proszę. Ja rzeczywiście jestem tą osobą, która lubi wchodzić w dyskusję z czytelnikami, albo jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, albo chciał nawet porozmawiać, to proszę się odzywać śmiało, nie gryzę, tak jak piszę w swoim profilu. Media Leader wzięło się stąd, że będąc wydawcą, wiadomo, no jest mnóstwo przedsiębiorców, firm, PR-owców, które chcą coś ulokować albo zaproponować do tak popularnego programu, jakim jest Dzień Dobry TVN. No i moja skrzynka mailowa pękała w szwach, firmowa, ale też wszyscy inni szukali możliwości dotarcia do mnie z każdej innej strony. No i między innymi moja skrzynka na LinkedInie również pęczniała w tych wiadomości. No i mnie to bardzo frustrowało, dlatego że ludzie się wściekali, że ja nie odpisywałem, ale mając dziennie na skrzynce około 200 wiadomości, no, różnych informacji prasowych, plus doliczając na przykład 80-100 wiadomości na koncie na LinkedInie, no nie jestem w stanie fizycznie wszystkim odpisać, że dziękuję za propozycję, ale nie. Więc starałem się odpisywać grzecznie, ale ktoś wchodził w dalszą polemikę i ja stwierdziłem nie, znaczy muszę zrobić coś, co spowoduje, że trochę wyedukuję tych PR-owców, marketingowców, jak właściwie konstruować, czym jest właściwie temat, bo to było na tej zasadzie, no Panie Piotrze, dzień dobry, mam taki pomysł tutaj, pracuję z taką i taką panią, ona wymyśliła fajny pomysł na biznes, to jest fajny startup, duży sukces osiągnęli w ubiegłym roku, jeżeli będzie Pan zainteresowany, to zapraszam. No ale tam nie ma nic. Słuchajcie, no oczywiście, jeżeli takie wiadomości dostajecie na skrzynkę cały czas po kilkadziesiąt dziennie, no to coś jest nie tak. No i stąd powstała taka moja idea bezpłatnych takich warsztatów i spotkań dla PR-owców i dla osób zainteresowanych tym światem medialnym. No i wydarzyło się coś fantastycznego, dlatego że faktycznie na LinkedInie miałem tak dużo propozycji, zaproszeń i faktycznie udało się doprowadzić do takich spotkań. W związku z dużą aktywnością użytkowników założyłem też taką grupę na LinkedInie Media Leaders Edukacja Medialna, gdzie wrzucałem informacje o takich spotkaniach i przez kilka miesięcy, bodajże przez 3 miesiące na tych spotkaniach pojawiło się 500 osób, a do grupy dołączyło 1500 osób. I ja z tymi swoimi warsztatami, które były otwarte, one trwały od godziny do kilku godzin. Tak jak mówię, pojawiło się 500 osób przez 3 miesiące. Właściwie przejeździłem przez pół Polski, od Krakowa po Gdańsk. Tak jak mówię, to były spotkania otwarte, bezpłatne. I to, co mnie bardzo zainteresowało, dla mnie to było niesamowite. No, jestem dziennikarzem, ja lubię kontakt z ludźmi bardzo, ale niesamowite było to, że odczułem tą potrzebę, że ludzie właściwie nie wiedzą, jak te media działają, jak one są skonstruowane. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że ta taka wiedza, jak to wygląda w środku, to jest w ogóle wiedza tajemna dla tych wszystkich osób, które pracują na przykład po agencjach PR. I sobie pomyślałem, aha, czyli w ich przypadku też jest tak, że oni też nie mieli tego mistrza u siebie. Oni nie wiedzą na przykład, jak te media funkcjonują. Oni mają jakieś wyobrażenie. Pewnie ktoś w firmie powiedział im, a zadzwoń do tego dziennikarza i sprawdź, czy jest zainteresowana tematem. I ta osoba to wykonuje, ale kompletnie nie ma świadomości tego, czym jest na przykład temat, albo jak skonstruować tego maila. Albo że dziennikarz wcale nie chce dostawać 10 załączników i rozległego maila, tylko jeżeli ktoś się zwraca, albo maila, którego wysyłają hurtowo do 50 innych redakcji, to ja w Dzień Dobry TVN oczekiwałem przede wszystkim ludzkiej historii, która mogła stanowić by podstawę do tego, żeby zrealizować jakiś fantastyczny reportaż, tak? Albo eksperta, który mi skomentuje coś w studiu. I że to musi być osoba jednak sprawdzona, telewizyjna, to nie może być każdy ekspert, nie każdy się nadaje do telewizji. Więc na tych spotkaniach
o tym, oczywiście robiłem jakieś takie krótką, półgodzinną prezentację, jak to funkcjonuje, jak te media się zmieniły, żeby trochę podpowiedzieć. Pokazywałem na przykład swoją skrzynkę mailową, w której było 20 tysięcy nieodczytanych wiadomości, żeby uświadomić ludziom, jak to wygląda, że to nie jest tak, że czasem dziennikarz nie chce ci odpisywać na maila, tylko że po prostu fizycznie nie ma na to czasu, bo właściwie w przypadku tak dużego formatu wszyscy chcą się tam dostać, prawda? No, oczywiście. I te spotkania były bardzo ożywcze dla ludzi. Oni właściwie dziękowali, dowiadywali się jakichś nowych rzeczy, mówili, że nie byli na tego typu spotkanie, że takich spotkań brakuje. I ja jakby stwierdziłem, że przekuję to w coś innego. I rzeczywiście założyłem swoją działalność, zacząłem robić takie już duże szkolenia całodniowe, na których, nie wiem, prowadziliśmy takie warsztaty telewizyjne dla ekspertów, jak się zachowywać przed kamerami, ale też takie całodniowe szkolenia, jak zostać na przykład telewizyjnym ekspertem, jak sobie zbudować tą markę osobistą, jak wypracować sobie ten odpowiedni styl, albo jak pisać do mediów, albo jak kontaktować się z mediami biznesowymi. I faktycznie zacząłem już oprócz tych takich otwartych szkoleń bezpłatnych robić takie szkolenia płatne i to był ten moment, w którym stwierdziłem, aha, no to mogę zaryzykować i spróbować postawić tutaj na swoim, zbudować może swój jakiś biznes. I to był ten krok, że okej, no to TVN teraz zostawiam, zostanie mi to, na czym mi zależało zawsze, czyli pisanie. Dalej współpracowałem z różnymi mediami, z Wirtualną Polską, z Forbes Women, do którego bardzo często piszę, z różnymi innymi tytułami również, ale to można podejrzeć, bo rzeczywiście właściwie z większością głównych mediów w Polsce współpracowałem i publikowałem w nich, więc stwierdziłem, że zaryzykuję. No i to ryzyko się opłaciło, czyli dzięki temu, że właściwie zacząłem to robić, to zgłosił się do mnie też Google z propozycją zostania Teaching Fellow, więc bardzo dużo fajnych rzeczy po drodze się wydarzyło dzięki temu, że się odważyłem, to w ogóle to jest, słuchajcie, to jest fenomenalne, kiedy człowiek się rzuca w coś nowego. Znaczy, ja jestem akurat taką osobowością, że jak mogę coś nowego tworzyć i się poświęcić temu energii i widzę efekty, no to jest trochę tak, jakbyśmy wypracowywali świetną sylwetkę na siłowni. Znaczy, jak widzicie efekty w lustrze, słuchajcie, no to pędzicie do przodu jeszcze mocniej, jeszcze więcej i faktycznie udawało się zrobić coraz fajniejsze rzeczy, coraz fajniejsze projekty. Spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi i uważam, że to jest w ogóle największy walor tego wszystkiego, co to zrobiłem. Siedząc przez lata w redakcji, zarządzając też zespołem, brakowało mi tych ludzi, tak po dziennikarsku, a dzięki temu, że mogłem jednak przez te parę miesięcy i później spotykać się z ludźmi w taki bezpośredni sposób, zanim przyszła pandemia, to poznać mnóstwo fantastycznych ludzi, historii. To spowodowało też, że miałem fantastyczne dotarcie do osób, które później zostawały bohaterami moich tekstów, na przykład dla Forbesa. Wszystko jakby zaczęło się fajnie kręcić, przyszły propozycje wydawnicze co do książek, więc tak, więc naprawdę to ryzyko w moim przypadku bardzo się opłaciło. Jestem w ogóle ultra szczęśliwy, że mogę po prostu robić to, co kocham, że skupiam się na tym pisaniu, ale też mam dużo różnych innych funkcji, łączę sobie tu umiejętnie, skaczę pomiędzy jednym a drugim i nie ma nudy w tym wszystkim, więc to rzeczywiście jest fajne. No przede wszystkim, wiesz, jak opowiadasz o tym, to w twoim głosie no słychać to, że jesteś zadowolona z tego, co robisz, jak to wygląda, a przecież no, praca ma też takie zadanie i najlepiej jak faktycznie tak jest, że sprawia nam przyjemność po prostu, że to nie jest coś, co musimy robić, tylko coś, co robimy chętnie, pomimo tego, że czasami oczywiście trzeba robić rzeczy, które może nie są jakoś przez nas bardzo ukochane, ale niech to będzie jakiś element tej pracy, a nie 100% tego, co musimy wykonać. Ja też myślę, że pandemia pokazała, że w moim przypadku to było obecne w życiu od zawsze, bo ja rzeczywiście nigdy nie skupiałem się na pomimo tego, że pracowałem w TVN-ie, robiłem też jakieś poboczne projekty dla innych producentów, albo pisałem jakiś scenariusz, albo artykuły, czyli zawsze gdzieś w moim życiu to było, ale
Być może ktoś też jakąś wyciągnie z tego jakąś naukę, bo pandemia pokazała, jak bardzo ważna jest dywersyfikacja działalności, taka dywersyfikacja naszych umiejętności. I mi się wydaje, że po pierwsze, wtedy nigdy nie ma nudy, dlatego że jeżeli nas nudzi jedna rzecz, to możemy sobie przeskoczyć na drugą, która sprawia nam jednak przyjemność. Nie zawsze trzeba też myśleć o pieniądzach, bo pieniądze mają być tym jakimś takim elementem, myślę, że dodatkowym. Po prostu, jeżeli dobrze wykonujemy swoją pracę, jeżeli wkładamy w to mnóstwo pasji, to naprawdę ktoś w końcu to zauważy i w moim przypadku też tak bywało, że ja po prostu dostawałem jakieś zlecenia na teksty, które być może niekoniecznie mi merytorycznie, znaczy jeżeli chodzi o sam pomysł na temat, niekoniecznie mi podpasowywały, ale staram się robić to na 100% i to było widać po prostu. I dostawałem kolejne i kolejne zlecenia. W Forbesie w zeszłym roku udało mi się, 3 moje teksty trafiły na okładkę, robiłem ranking marek, kobiecych marek osobistych, wywiad z Anią Rubik i jeszcze jeden, teraz już sobie chyba nie przypomnę. Tak, ale w każdym razie to był kolejny jeszcze ranking, ale tak jak mówię, dla mnie to też było duże zaskoczenie, bo nie sądziłem, że znaczy dla dziennikarza to jest duża nobilitacja, jeżeli... Tak. Mój materiał reklamuje cały numer, prawda, i sprzedaje cały nakład, więc to jest duża rzecz i ta dywersyfikacja myślę, że jest ważna i nawet jeżeli ktoś pracuje etatowo, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, ma dzieci, jest bardzo zajętą osobą na co dzień i nie może sobie poświęcić czasu na to, żeby coś innego wymyślić, no to tak jak wcześniej zauważyłaś, można zacząć od tego małego elementu, zrobić sobie jakiś fajny kanał w social mediach, nie wiem, na Instagramie, spróbować pisać takie. Zwróćcie uwagę też, proszę, to co dzisiaj tutaj mówiłem, to spróbujcie to przełożyć też na te wszystkie inne elementy, bo jeżeli ja mówię o jakimś takim trendzie wzrostowym dotyczącym jakościowego dziennikarstwa, no to w moim przekonaniu ta jakość niedługo też wejdzie do tych kanałów social mediowych, tak? Czyli wydaje mi się, że no te krótkie tekściki na Instagramie no już nie do końca będą dla użytkowników tak fajne. Oni jednak będą skręcać w kierunku już takiego storytellingu, czyli może warto zacząć pisać te dłuższe formy na Instagramie, żeby tam była jakaś opowieść, żeby może podchodzić do tego bardziej właśnie tak pod kątem jakiejś funkcjonalności dla użytkownika. No, w co ludzie klikają? Co jest fantastyczne? No, czy edukacja i rozrywka. No, to są dokładnie tak. Elementy. Jeżeli... Tak, to są takie, tak jak mówię, jeżeli nawet nie mamy takiego czasu, że możemy stuprocentowo się na to poświęcić, to warto popróbować i nie warto się zrażać, tylko za każdym razem po prostu, aha, dobrze, no, wyciągam z tego naukę, nie poszło tak w tą stronę, to spróbuję to. I nawet jeżeli nie uda nam się czegoś fajnego na tym zbudować, to jest nauka, to jest to, o czym mówiłem, czyli wchodzimy do tego gabinetu weterynaryjnego i rozglądamy się wokół, tak? Próbujemy. I tak samo jest z tym przysłowiowym, znaczy nie przysłowiowym, tak samo jest z tym przykładem chociażby tego konta na Instagramie. No to może być malutka rzecz i możemy poświęcać na to 2 godziny tygodniowo, ale to już jest się to rozglądanie się, nie pasuje nam, aha, wyciągnęliśmy jakąś naukę, czegoś się nauczyliśmy, idziemy dalej, robimy krok naprzód, czyli nie stoimy już w miejscu, nie narzekamy, to nie jest już ta kanapa, czyli budujemy tą swoją taką zawodową sylwetkę i być może za parę miesięcy zaczniemy się oglądać i widzieć, o kurczę, no coś się fajnego udało, coś się ruszyło. No właśnie, ale trzeba wejść na to przysłowiowe boisko, tak? Czyli trzeba zacząć po prostu robić to, co się mówi, że chce się robić, a nie tylko o tym mówić czy myśleć, no bo na bazie naszego doświadczenia tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić, czy coś nam się podoba, czy jest coś to dla nas, czy też nie. Wspomniałeś też o różnego rodzaju formatach i to też jest no ważny temat, czy dla dziennikarza, no bo mamy różnego rodzaju formy tekstu pisanego, mamy programy też różnego rodzaju w internecie, też mamy różnego rodzaju formaty w ogóle programów, ale też formaty, w jaki sposób nasz ten widz ogląda, tak? Czyli czy ogląda nas na mobilu, czy ogląda nas na desktopie, czy jesteśmy tacy mali, czy jednak jest to większe, na przykład większa powierzchnia, więc to wszystko ma znaczenie i tworząc wartościowe treści do internetu, no trzeba też to wziąć pod uwagę, więc jest tego
tego sporo. Jest co analizować, ale tak jak już też powiedziałeś, no, powoli, czyli po prostu krok po kroku, żeby się w to wdrażać. Tak, ja myślę, że jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale myślę też, że jeżeli ktoś szukałby pomysłu na siebie, żeby dzisiaj coś z tej naszej rozmowy też wyniknęło, żeby to nie było tylko potraktowane autopromocyjnie, przyszedł i się zaczął chwalić. Ja myślę też, że warto no, też przez pandemię dużo tych takich edukacyjnych treści jest dostępnych online, właśnie tak. Dużo webinarów, spotkań, można tego trochę posłuchać i znaleźć to w sieci, ale ja też zachęcam do takiego poszukiwania różnych innych takich pozaszkolnych form edukacji, czyli to, co jest dla mnie zaskoczeniem, ja jestem też osobą, która pomimo tego, że ja się czasami czuję dziwnie, bo ja biorę udział w kursach kreatywnego pisania wciąż. tak, i jak dochodzi do tego przedstawienia się, ktoś mówi, no jestem tutaj lekarką i chciałbym zacząć pisać, albo ktoś mówi, próbowałem pisać swojego bloga, ktoś mówi, no ja w ogóle niczego nigdy w życiu nie napisałem, a chciałbym, no i przychodzi do mnie, no ja tak trochę czuję się skrępowany, żeby powiedzieć, że zawodowo piszę od 12 lat, czy właściwie 15, bo tak, to już jest nawet przecież więcej, ale ja bardzo to lubię. Dlaczego? Dlatego, że ja się zderzam ze stylem innych osób. Ja wtedy sobie tak myślę, jak ja tym ludziom zazdroszczę, jak ja zazdroszczę tej osobie, która ma pomysł na przykład na to, żeby napisać jakąś opowieść, która jest osadzona, która jest lekarką i chce napisać opowieść czy opowiadanie o tym świecie medycznym. Znaczy ja jako dziennikarz, ja jestem trochę takim kameleonem, czyli ja mogę rozmawiać z ludźmi, ja mogę jako reporter podpytywać, próbować zrozumieć, tak. Analizować, ale ja nigdy nie będę tym lekarzem, to nie będzie mój tak. Jakby taki ogląd, czy nie będę miał takiej wiedzy jak ta osoba. Okej, mam styl pisania, ale nie jestem w stanie się tak wejść do tego świata jak ona. I to jest niesamowite. Ja tak chciałbym tutaj właśnie z tym do tego gorąco zachęcić, że jeżeli już czujemy, że to pisanie jest naszym powołaniem, że lubimy to robić, no to jest właściwie najważniejsze. A reszta naprawdę jest bardzo dużo kursów kreatywnego pisania, są kursy tak. Scenariopisarskie. Ja byłem na naprawdę dużej ilości takich kursów, jest maszyna do pisania, w której są organizowane takie kursy. Jest Instytut Badań Literackich, są, tak jak mówię, różne szkoły i tak. Czasami to nawet nie są duże koszty, a myślę, że to zderzenie i wyjęcie w końcu z szafy tych swoich tekstów i pokazanie tego komuś, żeby ktoś to w jakiś sposób ocenił albo zauważył potencjał, może być dla nas tym znowu dodatkowym kopniakiem. Ktoś powie, kurczę, jasne. Piszesz tak fajnie, że spróbuj na przykład napisać własną powieść. Tak. Czemu nie, prawda? To ja tak miałam właśnie, jak wysyłałam swoją książkę do redakcji i w głowie miałam, wiesz, zawsze to, co powiedziała mi pani polonistka, że Magda, no pisaniem to ty masz trudno, zaraz przed maturą, natomiast chciałam przelać swoją wiedzę ekspercką, wiesz, ująć ją w książkę i faktycznie nawiązałam współpracę z wydawnictwem One Press, no więc napisałam tą książkę, nikomu nie dałam w ogóle nic przeczytać, po prostu napisałam, wysłałam do osoby, która miała przeprowadzić korektę, czekałam oczywiście jak na szpilkach, mówię, zaraz pewnie do mnie zadzwonią i powiedzą, że to w ogóle się do niczego nie nadaje i trzeba tam rozwiązać umowę, wiadomo, głowa pracuje, od razu ten czarny scenariusz mi się włączył. Po kilku dniach odbieram maila i pani mi pisze, że po prostu to, co napisałam i to, jak napisałam, to jest genialne, że jej po prostu będzie cudownie współpracować przy takim tekście i tak dalej, i tak dalej. Mi po prostu łzy leciały, jak czytałam tego maila i to było takie zderzenie, wiesz, z tym, co gdzieś tam czasami mamy w głowie, a tym, co mamy w serduchu, że jeżeli my czujemy gdzieś wewnętrznie, że coś chcemy zrobić, to trzeba to po prostu zrobić. Niekiedy ważne jest, żeby mieć szkolenie. Absolutnie tak. I to są takie przykłady, nie wiem, chociażby jeżeli w ogóle chodzi o na przykład o kryminały, no Katarzyny tak. Bondy czy Remigiusza Mroza. I oni też stwierdzili, okej, dobra, pisałem, w końcu chcę komuś wysłać, odbijali się od drzwi, ale w końcu im się udało i osiągnęli absolutny sukces. I
I to jest, ja też wielokrotnie czułem się zaskoczony historiami. Oczywiście na tych kursach, na których byłem, z ciekawości właśnie, żeby być może trochę podglądać inne osoby, ale też się czegoś oczywiście dowiedzieć. I z pisaniem jest trochę tak, że im więcej piszemy, im więcej próbujemy, im więcej czytamy, tym mamy lepszy po prostu styl. Jasne. I to jest kwestia... W przypadku opowieści, stworzenia odpowiedniej drabinki, rozpisania sobie jakiegoś planu w przypadku artykułu. Ja na przykład pomimo dużej ilości napisanych tekstów dalej tworzę plan. Zaczynam od planu, czyli planuję sobie, aha, od czego zaczynam tutaj, tu, prawda? Tak. Albo nie wiem, mam dalej problem z pierwszym zdaniem. Potrafię siedzieć 4 godziny i myśleć na tym pierwszym zdaniem, bo bez tego pierwszego zdania faktycznie nie pójdę dalej. I no, z pisaniem jest trochę tak, że trzeba pisać po prostu cały czas i ja teraz skończyłem akurat reportaż na temat branży sex workingu w Polsce i dostałem taką propozycję napisania takiej książki i w związku z tym, że publikowałem kiedyś taki tekst dotyczący tej branży, chyba około 7 lat temu. Mm-hmm. Wydawnictwo do mnie się z tym odezwało. Stwierdziłem, no dobra, spróbuję. I pomimo tego, że nie wydawało mi się to na samym początku tak trudne, to była dla mnie bardzo trudna praca. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że musiałem wejść w taki bardzo trudny językowo świat. Mm-hmm. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że pisanie o seksie i słownictwo, które charakteryzuje ten świat, jest tak trudne do przedstawienia, żeby ten tekst nie był wulgarny, tak, żeby czytelnika to nie odrzucało, żeby te historie nie były wulgarne, ale żeby jednak nie utracić tego stylu rozmówców, prawda? Jasne. I no, dla mnie to była bardzo duża praca i ja sam się dziwiłem, jak mnie to zmęczyło. Ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Mega. I faktycznie to jest znowu taki element, że okej, okay, no jakby przefiltrowałem to przez siebie, to wymagało dużego skupienia, poprawiania tego tekstu i x razy, ale ten efekt jest i ja myślę, że to też jest bardzo istotne w przypadku osób, które piszą, na każdym kursie też wam to powiedzą, że to jest podstawowa cecha dobrego dziennikarza, czyli umiejętność krytycznego podejścia do swoich też tekstów, czyli jeżeli ktoś wam mówi, słuchaj, nie, to trzeba przepisać, to trzeba zrobić inaczej, albo to się źle czyta, albo to jest źle napisane, albo struktura nie ta, no to nie dyskutujemy, oczywiście próbujmy to przepisywać. Mi się kilka razy w życiu zdarzyło naprawdę, ktoś mi w redakcji powiedział, słuchaj, nie o to chodziło, trzeba to przepisać. Ja mówiłem, okej, dobra, ja siadam i po prostu przepisuję tekst od A do Z, prawda? Jasne. Czyli znowu piszę właściwie go od nowa. Ale to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby się nie unosić honorem, żeby nie mówić, że nie macie racji, to jest cudowne, że ta lektura jest gotowa do publikacji, tak, że ten tekst jest gotowy. Nie, trzeba naprawdę mieć też w głowie to, że gdzieś tam nad nami jest jakiś redaktor, który też chce dobrze. Właściwie z redaktorem to się nie powinno polemizować, jeżeli ma się dobrego redaktora, jeżeli zgłasza jakieś poprawki, to po prostu trzeba to przepisywać. To jest wspólna praca. W każdej redakcji też jest ten redaktor, prawda, który akceptuje albo redaktor naczelny, albo redaktor prowadzący, albo redaktor, który zleca materiał. Więc jeżeli jest potrzeba poprawek, to spróbujmy to poprawiać. Ten nasz styl będzie tylko lepszy i lepszy. Te teksty będą lepsze, prawda? Tak, czasami trzeba ego schować do kieszeni i po prostu wierzyć. I tak jak już powiedziałeś dzisiaj o tej relacji mistrz-student, i to może być na przykład w naszej pracy, czy tak jak tutaj piszemy teksty, prawda? Jeżeli jest ktoś, kto ma inny ogląd na to, a jednak on w jakiś sposób będzie też decydował i ma dobre intencje, i my wiemy, że ta osoba ma dobre intencje, no to po prostu uwierzmy jej w to, że ma te dobre intencje i widzi coś, czego my nie jesteśmy w stanie w tej chwili zobaczyć w tym naszym tekście i po prostu to poprawić. Piotr, rozmawialiśmy dzisiaj o bardzo wielu różnych tematach. Dostarczyłeś nam tutaj informacji i tego, w jaki sposób działa świat mediów, o tym porozmawialiśmy i tego, w jaki sposób możemy lepiej pisać i jestem przekonana, że społeczność Marketing Masterclass bardzo dużo wyciągnęła z tego podcastu. Oczywiście są gotowe notatki, jak zawsze w opisie też do tego podcastu. Ja też tak zerkając na
godzinę i szanując też Twój czas, chciałabym tak zmierzyć się z takim ostatnim podsumowującym pytaniem, które chciałabym Tobie zadać, a które będzie pewnie, znaczy Twoja odpowiedź na nie może wynikać z tej naszej dotychczasowej rozmowy. Czyli jaka byłaby Twoja taka finalna rada, coś, czym podsumowałbyś tą naszą dzisiejszą rozmowę? I to może być coś, co już dzisiaj dyskutowaliśmy, o czym rozmawialiśmy, a może to być coś nowego, świeżego, co uważasz, że jest ważne jeszcze, żeby wybrzmiało. Jaka byłaby Twoja finalna rada dla społeczności Marketing Masterclass? No dzisiaj dużo rozmawialiśmy o mediach, ja nie wiem, czy akurat tutaj nasi słuchacze, myślę, że może to będzie w jakiś sposób inspiracja do tego, żeby też zmierzać w kierunku tego pisania, bo każdy z nas ma w sobie jakąś na pewno fajną opowieść, ale ja tak znowu może przeskoczę do tego świata telewizyjnego, bo myślę, że to będzie najcenniejsza informacja, tak zachęcając też do zbudowania takiej swojej marki osobistej, czyli słuchajcie, jeżeli macie na siebie jakiś pomysł, jeżeli uważacie, że bylibyście dobrymi ekspertami, no to nie mówiłem dzisiaj o tym, ale dziennikarze naprawdę poszukują świeżych nazwisk i ekspertów, więc jeżeli chcielibyście gdzieś zaistnieć w mediach, jeżeli chcielibyście się w tych mediach pojawiać, to naprawdę zachęcam do tego, żeby bezpośrednio odzywać się do dziennikarzy. Właśnie w taki sposób jak do mnie, czyli jeżeli ktoś ma swój zawodowy profil na LinkedInie, to możecie wysłać jakąś propozycję. Pamiętajcie o tym, o czym już wspominałem, czyli że musi być to osadzone w jakiejś historii, czyli jeżeli macie jakąś fascynującą historię, podzielcie się nią ze światem. Ktoś jest weterynarzem, miał niesamowitego psiego pacjenta i uratował mu łapkę. To jest cudowna historia. Ktoś jest lekarzem i ma jakieś swoje obserwacje i chciałby się z kimś podzielić ze światem, bardzo proszę. Ktoś prowadzi jakąś małą firmę, ale robi coś wielkiego w swojej miejscowości, to też jest fantastyczna historia, która może być fantastycznym, z której może powstać fantastyczny tekst. Więc ja bym zachęcał po prostu do odwagi, do tego, żeby wychodzić z tego swojego świata, żeby próbować też nawiązywać relacje z mediami, bo to też słyszałem bardzo często na swoich szkoleniach, że kiedy pytałem uczestników, czy ktoś wysyłał propozycje do mediów, takie po prostu samodzielnie, tak? Czy ktoś konstruował maila? Nie, bo nie mieliśmy adresu, wysyłaliśmy na adresy ogólne, nie kontaktowaliśmy się, no bo nie wiem, co w ogóle napisać w takim mailu. No, tutaj podsumowując znowu to, o czym dzisiaj mówiłem, no, nie wysyłamy załączników, nie wysyłamy tutaj niewiarygodnie jakiejś dużej ilości danych, tylko po prostu piszemy od siebie, tak? Ja gorąco zachęcałem do tego, żeby po prostu ktoś mi pytał, no ale co w tytule maila? Ja mówię, najprościej, po prostu dzień dobry, bo wtedy wiem, że po drugiej stronie jest człowiek, a nie agencja PR, która raczej takich chwytów nie stosuje. Piszę po prostu od siebie, że nie wiem, jestem właśnie lekarzem, weterynarzem, jestem przedsiębiorcą, mam taką i taką historię i pomyślałem, że taki temat mógł być dla Pana, dla Państwa redakcji interesujący i wyślijmy takiego maila. I to może być taki pierwszy krok do tego, że właściwie zmienimy trochę tą naszą przyszłość. To może być ten pierwszy element, żeby zrobić coś jeszcze. I o ile w kontekście podpromowania własnych biznesów czy budowy własnej marki to jest ten element i chciałbym, żebyście go zapamiętali, to drugi jest też to, żeby się zderzać właśnie z tym trochę takim światem mediów, też może od tej drugiej strony, bo jeżeli wśród naszych słuchaczy są ci, którzy jednak samodzielnie planują te działania marketingowe, no to ja uważam, że to pisanie jest właściwie dzisiaj podstawową kompetencją. No musimy pisać w własnych kanałach w social mediach, musimy pisać na tych swoich Instagramach, musimy pisać maile, więc te kursy, jeżeli nie chcemy, nie wiem, wydać książki, nie mamy takiej idei, żeby napisać artykuł do gazety, no to nie znaczy, że nie można iść na taki kurs pisania albo żeby zmierzyć się z tym, żeby właśnie dużo czytać i jakoś poprawiać ten swój warsztat, bo prędzej czy później będziemy w sytuacji, kiedy będziemy musieli się komunikować z naszymi odbiorcami właśnie za pomocą słowa w tych naszych własnych kanałach, czy nawet pisząc jakieś maile, prawda? Więc ten warsztat dotyczący tego storytellingu, prowadzenia tych historii, umiejętności tego opowiadania, no jest dzisiaj właściwie taką podstawową kompetencją i myślę, że będzie to tylko z biegiem lat wzrastało, co już widać po social mediach, prawda? Jak one mocno
jak one mocno tutaj zawładnęły tą naszą rzeczywistością. Więc pozostaje mi tylko trzymać kciuki. Oczywiście, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby się do mnie odezwać, ja na LinkedInie występuję jako Piotr Zieliński, można mnie naprawdę łatwo znaleźć, jestem też na Twitterze. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grupy Media Leaders na LinkedIn, linie i dostawać jakieś informacje odnośnie jakichś takich bezpłatnych warsztatów czy szkoleń, to ja serdecznie zapraszam. No, tak jak wcześniej wspominałem, mam na LinkedInie w opisie to, że absolutnie nie gryzę, więc można się do mnie odezwać i z miłą chęcią, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, to postaram się pomóc czy doradzić, więc zapraszam i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo miła rozmowa. Świetnie, dziękuję serdecznie. Oczywiście wszystkie te linki wędrują do notatki do podcastu, więc wystarczy kliknąć i później znowu kliknąć i już będziecie na profilach Piotra, a więc serdecznie zachęcam, żeby śledzić to, co Piotr robi, oczywiście kontaktować się już bezpośrednio. Piotr, dziękuję Ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się z nami Twoim doświadczeniem, wiedzą, spostrzeżeniami, mega interesująca rozmowa, pewnie notatka jest do niej bardzo długa, a więc kto chce jeszcze sobie przypomnieć i wyciągnąć te najważniejsze informacje, to oczywiście zapraszam do formy również tekstowej. Kochani, dzisiaj naszym gościem był Piotr Zieliński. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.